Man hører en særlig omkring, på en sluge vejde, bo. Jestem zadowolony. Nie może być inaczej z tego meczu. Bardzo zadowolony jestem z postawy zawodników, zaangażowania, walki. Może zabrakło w pewnym momencie troszeczkę spokoju. Można było te rzeczy zrobić przy tych umiejętnościach spokojniej. Ale kilka spraw, które się wydarzyły, napawają mnie przynajmniej dużą nadzieją, że będziemy szli w tym dzisiaj wytyczonym kierunku. Zaimponowała mi dzisiaj postawa w końcowych minutach, w momencie, kiedy któryś z naszych zawodników został szalowany, jak się zespół zachował. Wszyscy rzucili się, nawet ze środka wojska biegli, że nie pozwolimy się poniewierać nikomu. I chwała chłopakom za to. Nie chciałbym wyróżniać nikogo, bo jestem przekonany, widząc jak działali dzisiaj zawodnicy, że praktycznie większość z nich dała z siebie tyle, ile mogła, jeżeli chodzi o bieganie i walkę, zaangażowanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję, panie trenerze. Czy macie państwo pytania do trenera Szukowicza? Janusz Kołodziej, bardzo proszę. Panie trenerze, przede wszystkim serdeczne gratulacje, no bo to wiadomo, zawsze pomaga. Już właściwie nawet nie pytanie. Myślę, że takie odczucie nasze, czy z Andrzejem wspólne. Pierwsze 15 minut trzech zawodników biegło do takiego zawodnika przeciwnej drużyny, który miał piłkę. Tego nie widzieliśmy tutaj dawno. Czy właśnie to jest ta idea, żeby powiedzieć, że nawet pozornie stracona straszy, że biegnie, tam ci popełniają błędy? Czy to tak będzie teraz wyglądać? No tak musi to wyglądać, bo ocena meczu, znaczy, że niektórych sytuacji jest moja podobna. Oni mieli podwajać, potrajać. Jeżeli przeciwnik pozwoli na to, że pozwoli na kontakt, to muszą szybko podwoić i potroić, no muszą wygrać tą piłkę, odebrać. I faktycznie wielokrotnie się tak zdarzyło, że nawet na przegrane piłki szli, licząc, przeciwnik też człowiek może popełnić błąd. I tak dwa czy trzy razy się stało. Także jestem przekonany, że to no ja na pewno o tym nie zapomnę. W omawianiu założenia zespołu. Michał Gus, przewodnik sportowy? Trenerze, widać, że tak chyba zespół oparty w dużej liczbie o zawodników miejscowych, przynajmniej połowa, czyli 11. Czy taki był cel, czy tak wyszło z formy na treningach? Czy jedno i drugie? Nic nie wychodzi. Dochodzą ci, którzy tworzą w tym momencie najmocniejszy skład. I tak jak to wygląda. Miejscowi, nie miejscowi, tu musi być pełna integracja i nie ma podziału w zespole, czy ten. Taka jest kadra nie jest zbyt liczna, jeżeli chodzi o pewne sprawy i cieszę się, bo mając, pan redaktor ma na myśli miejscowy, no to tam też nie było kilku i z okolic jeszcze weszli po przerwie. Piotr Janusz, Gazeta Wrocławska. A jakby pan ocenił się postawę Kuby w Rąba, no bo tam kilka razy piłka go pożyła dzisiaj i ta bramka to zdecydowanie też na jego konto. Wie pan, Kuba jest młody bramkarz, on ma prawo popełniać błędy, natomiast w końcówce wybronił tam takie dwie trudne piłki, ale nie wiem, nie znam go jeszcze, jak u niego jest z emocjami, z procesem hamowania, pobudzania. I praktycznie oni się dowiedzieli o składzie tutaj na miejscu, w hotelu przed wyjazdem na stadion. I mogło go to zaskoczyć, jakoś podminować, bo Mariusz wczoraj zaczął treningi, jest w treningu i raczej myślę, że Kuba sobie odetchnął, jak zobaczył go na treningu wczoraj, dzisiaj na rozruchu, no a musiał wyjść. Szkoda, że tak szybkośmy stracili tą bramkę, bo sytuacja była taka,
że przewidywaliśmy, że zdobędziemy bramkę. I to dosyć szybko. Dlatego, że no, takie statystyki ma ta Łęczna. Szybko tracą, późno odrabiają. I założenie było, żeby się utrzymać przy piłce po zdobyciu bramki z 4-5 minut. No, nie udało się i nie, finalną osobą, o której pan mówi, był Kuba. Ale wcześniej tam mógł Zielek czy Ostry skasować tą akcję na boku. Nie? Także tutaj nie wymagajcie ode mnie, żebym wam omawiał zawodników, czy to tamto, bo jak zacznę mówić o ich plusach wszystkich, to dłużej to potrwa. Plusem było to, że walczyli. To było widać, to jest takie budujące. Trenerze, a trudno było namówić tych zawodników tak trudno sprost, nie tylko do tego aspektu wolicjonalnego, ale też do gry w piłkę, no bo chociażby ta bramka na 2-1 to ładna. No takich akcji dawno nie oglądaliśmy. Do tej pory to ostatnio było paru obrońców naga do przodu, a tu chwilami przynajmniej oglądaliśmy grę w piłkę, nie tylko jakiś taki aspekt, bym powiedział, chęci walki. No, cieszę się, że pan tak to cenił, bo na pewno tutaj duża zasługa jest tatka. Oni grali dużą piłką, długo się utrzymywali przy piłce i na pewno też pewne schematy mają wypracowane. Natomiast my byśmy przyspieszyli tę sprawę przy rozegraniu, a akcja była faktycznie wielopodaniowa i przemyślana. Szkoda, że Bill nie wykorzystał z tej jednej z dwóch sytuacji, bo to też były dobre akcje. On już bardzo ciężko pracował. Naprawdę dzisiaj Biliński pracował bardzo ciężko. I może no już ten troszkę spóźniony ten spokój mu się włącza, bo w tej drugiej sytuacji wystarczyła podcinka i byśmy mieli spokój. Prawo i podłogę. No, przy pierwszej powinien mógł zagrać. Biegający, ostry był. Ale pan mówi, wygraliśmy. Jasne. Kolejne pytanie? A ciężko się trenerowi żyje z taką, bym powiedział, z cieniem poprzednika, bo wygrywacie mecz i trybuny, pierwsza reakcja, kuchnęli Tadeusz Pawłowski. No i bardzo dobrze. Tadek Pawłowski jest to osobowość i osobistość w tym klubie. I ma szacunek u kibiców. No i bardzo dobrze, że tak jest. Na mnie nie wpływa to na pewno deprymująco. Paweł Sasiela, Dolny Śląsk 24, bardzo proszę. Panie trenerze, jakie emocje towarzyszyły panu przy powrocie na ławkę trenerską Śląska? I czy nie żałuje pan troszkę, że ta runda już dobiega końca? Bo widać było dzisiaj w postawie Śląska, że zawodnicy chyba chcą grać pod pańską wodzą. Jeżeli pan tak uważa, to ja jestem zadowolony z tego. A jest to dopiero pierwszy mecz. I czeka nas dwa arcytrudne mecze. Przyjeżdża Zalisza i jedziemy na kolejną wojnę do Ukrainy. I dopiero wtedy będziemy mogli o czymś rozmawiać, bo górale też liczą, ile meczy nie wygrali u siebie. Także miodu nie ma. Cieszę się tylko z postawy zawodników, z ich zaangażowania i inwencji. Czyli wygrał zespół po prostu. Oczywiście. I szczerze mówiąc, bardzo mnie ucieszyła ta, o czym mówiłem, ta sytuacja w końcówce meczu, kiedy Brąbel został sfaulowany. I tak ma być. Sprytność piączka, ucie pod chodnie, w karę, się chciałem widzieć.